www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes, książki z prawdziwym autografem, strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Come, please come. Studio Dziki Zachód. To może teraz... Co podać właśnie, chciałem zapytać. Wybory w Polsce. Wybory w Polsce są z lewej strony. Właśnie ten segment uznałem, że kiełbasa wyborcza to jest dobre hasełko, ale to powinno być coś innego. Salceson szukałem, bajaderka wyborcza, taka mieszanina elementów bez sensu, tylko że salceson jest sensowny, pomimo że poszczególne elementy są dziwne, zmielone tam cycek krowi, zmielony z kawałkiem wątroby i coś jeszcze. Bajaderka to też są usypki z różnych ciast, resztki z różnych, co miało być tutaj to, co papież lubi, kremówka, a tam z drugiej strony coś innego, zostały nam resztki, lepimy bajaderę, dolewamy spirytusu. To jest wszystko sensowne, natomiast tak kiełbasa wyborcza, o której opowiadamy, to jest moim zdaniem jakaś ta sieczka, nawet jest sensowna, jak się sieczkę robi, żeby kuń zeżar. Chaos myśli, to się powinno nazywać, ta nasza kiełbasa wyborcza. Kompletny chaos myśli. Proponują różne rzeczy kandydaci w Polsce, które się nie trzymają kupy do pary. Jak się przeczyta pana Kamysza, który mówi, że fundamentem mojej prezydentury będzie ochrona zdrowia. To jest rolnik, on będzie o ochronie zdrowia mówił i chwilę później Kamysz częstuje pączkami, bo jest tłusty czwartek. No to jest połączenie bezsensowne, bo ochrona zdrowia polega również na takiej prewencji, że nie chcemy otyłych dzieci, nie chcemy dzieci, które się obżerają pszenicą, tłuszczem i cukrem. W związku z tym nie rozdajemy ludziom niezdrowych pączków, one są pyszne, lubimy pączki i tak dalej, ale ze zdrowiem nie mają nic wspólnego. Z przyjemnością 100% wspólnego mają. Zjednoczona Prawica obawia się brutalnej kampanii wyborczej, to zauważyłem. Ogólnie tam i Duda się boi tej brutalnej kampanii i ci wszyscy typu Bosak kandyduje, też się boi brutalnej kampanii wyborczej. No bo stoją za nią tam fake newsy, dobre maszyny mają, przeciwnicy prawej strony mają dobre maszyny do kontrmanifestacji robienia i tak dalej. Moim zdaniem nie powinni się tego bać, tylko powinni sobie z tym radzić. Za Dudą podąża zagłuszająca go grupa taka odrażająca, obrażająca, zastraszająca, która jeździ za nim, grupa złowicza tak zwana. I to jest ciągle ta sama grupa. I teraz ja bym Dudzie poradził, żeby sobie obejrzał kampanię wyborczą z 2016 roku, jak sobie Trump radził z takimi. Trump sobie z nimi radził. Pozwalał im się wykrzyczeć, a potem mówił coś takiego, że byli wybuczani i czuli się w ogromnej mniejszości na tej sali, bo to są małe grupy aktywistów. Przyjeżdża 200 osób na wrzeszczeć. No ale na sali mamy 2000 swoich osób, które przyszły posłuchać. To trzeba rozegrać, nie bać się przeciwników, tylko ich pokonać trzeba. No i zauważyłem jeszcze taką kiełbaskę wyborczą u Dudy, że co jakiś czas pośmiertny order komuś przyczepi. Jerzy Gruza położony w Alei Zasłużonych i pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Dudę Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski. Radziłbym, żeby przyczepiać za życia. To jest w kampanii wyborczej dużo lepsze niż przyczepiać pośmiertnie, bo jak za życia się przyczepi, to jest oswojony ten człowiek, ucieszy się, że go doceniono i tak dalej, a tak to już jest przegrana. Jak już jestem przy Dudzie, to pan Gliński stwierdził, że Duda zrealizował większość swoich zobowiązań wyborczych. Ostrzegam, że to są niebezpieczne sformułowania, bo robota wykonana w większości, na przykład w 90%, to jest nadal robota w 100% niewykonana. Czyli Duda nie wykonał swoich zobowiązań wyborczych. Jak zaczynamy mówić, że częściowo zrealizował, no to tak jakby hydraulik nam powiedział, zepsuł się panu kibel, naprawiłem tak na 90%, przyjdę w przyszłym tygodniu. Ten kibel dalej nie działa, nie możesz na nim spokojnie usiąść, bo się wylewa górą. To co mi z tego, że on zrobił 90% roboty? Więc to są niebezpieczne kiełbaski, które mogą się okazać trujące. I przypomnę panu Dudzie, że w telewizji Trwam w 2017 roku zapytany przez ojca Rydzyka, czy podpisze zakaz aborcji eugenicznej, odpowiedział, że podpisze. No i... no właśnie. Z kiełbasy wyborczej coś, co się z gospodarką wiąże, znalazłem jeszcze takiego. To jest moim zdaniem fake news kompletny. Kiedy wiadomości TVP podają, że zarobki Polaków w styczniu wzrosły o 7%, a najniższe nawet o 15%. I tu jest kropka. A potem jest jakiś czas później informacja o tym, że no na początku roku wzrosła też inflacja o 4,4%. Uwaga, dlaczego wzrosły zarobki Polaków? Bo wprowadzono urzędowy wzrost płacy minimalnej. Gdyby zarobki wzrosły tak jak w Ameryce, bo gospodarka się rozkręciła, zniknęli ludzie z bezrobocia, 7 milionów ludzi z bezrobocia poszło do pracy. I wtedy wzrastają zarobki, bo pracodawcy muszą mają trudniej znaleźć kogoś tanio. I chcą utrzymać tych, którzy już u nich są, żeby se nie poszli do innej fabryki kółek zębatych. Więc jeżeli w taki sposób wzrastają zarobki, to jest dobra informacja wyborcza. A jeżeli wprowadzamy ustawę, która zwiększa zarobki o 7% i potem się chwalimy, że wzrosły o 7%, no to jest banialuka. To proszę państwa się nie oszukać. A jeszcze sobie proszę policzyć. Zarobki wzrosły o plus 7%, a jednocześnie inflacja o 4,4%. To teraz zarobiłem 7% więcej, ale ceny wzrosły, to trzeba zrobić minus 4,4. Realny wzrost zarobków w Polsce w związku z tym wynosi 2,6, a nie 7. Człowieku, nie daj się nabrać na kiełbasę wyborczą. To jest sztuczny wzrost gospodarczy, a nie realny. Ten facet od zębatek nie zaczął ich produkować w Polsce, nie stworzył 10 miejsc pracy nowych, i nie nastąpił wzrost gospodarczy, to nie był tylko nastąpiły manipulacje na numerach. A o czym? Nie, bo ten facet od zęba, on od kosiarek, od... No dobra, no ale kupuje zębatki za granicą. Gdyby mógł otworzyć sobie... A ty kupujesz materiał za granicą. Bo nie ma. Więc wzrost gospodarczy byłby wtedy, gdyby powstała fabryka drukarnia materiałów, gdyby powstała fabryka zębatek w Polsce, to byłby prawdziwy wzrost gospodarczy i zdjęlibyśmy z rynku bezrobocia kolejne osoby. Natomiast manipulacja rządowa to nie jest w ogóle kapitalizm, jak rząd ustala płace minimalne. To nie jest kapitalizm. Płace minimalne powinien ustalać pracownik, który mówi nie, za 12 zł to ja nie będę pracował, bo mam alternatywę, jest tyle innych miejsc pracy, gdzie mi dają 15 zł, że tam sobie pójdę. Od tego powinien być rząd. Od mnożenia takich okoliczności, w których jest coraz więcej miejsc pracy i wtedy pracownik ustala pomiędzy sobą a pracodawcą minimalną płacę. I stawiamy kropkę, gdzie będziesz się bawił w ostatkim? Jutro? A jeszcze nie myślałem o tym. U nas to się idzie do najbliższej knajpy i tam coś zadzieje się. Z tego co pamiętam są dwie. Jedna przy stacji benzynowej, a druga na końcu wioski. Jedna to ona tak działa, że głównie w weekendy, więc akurat ostatków tam raczej nie będzie. Tam się zagęszcza, jak trzeba większą imprezkę zrobić, a nasza knajpa w środku wioski działa zawsze. No i tu stawiamy kropkę. Za chwilę Republika Latina w Radiu Wnet, czyli popłyniemy Republika Latina? To mam piosenkę na 1,5 minuty dla Republiki Latina. Jakby chcieli moją zagrać, to ta ostatnia z listy to jest bardzo dobra Latina. No to w takim razie wszystkiego dobrego i na koniec jaka piosenka? Dużo całowania. Wojciech Cejrowski pozdrawia wszystkich, prawda? Tak, bye. Studio Dziki Zachód.